Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiejszy filmik będzie, myślę, bardzo przyjemny, bo to będzie rozdanie mikołajkowe. Z racji tego, że jutro mamy mikołajki, postanowiłam, że dzisiaj, czyli 5 grudnia, zrobimy sobie małe rozdanie dwóch komplecików. Dwóch kompletów, dobra, nie będę zdrabiać. Dwóch kompletów. I teraz tak. Może zaczniemy w ogóle od warunków. Za chwilę Wam pokażę, co wchodzi w skład jednego zestawu, co wchodzi w skład drugiego zestawu. Ogólnie warunki są dwa, więc myślę, że bardzo mało i do zrealizowania przez każdego z Was. Pierwszy warunek to oczywiście przede wszystkim subskrypcja kanału Alicja, bo no niestety, ale rozdanie jest dla moich subskrybentów, moich widzów, więc jeżeli chcesz wziąć udział w tym rozdaniu, to musisz subskrybować mój kanał. A drugi punkt tego, aby móc wziąć udział w rozdaniu, to jest fakt, żeby wpisać w komentarzu zestaw numer 1 albo zestaw numer 2. Tu chodzi o to po prostu, który zestaw chciałbyś wygrać. No raczej chciałabyś, bo to jest bardziej taki kobiece zestawy, chyba że ktoś chce po prostu dla swojej na przykład dziewczyny, żony, kochanki bądź kogokolwiek innego, bądź koleżanki na przykład. Wybieramy zestaw, który bardziej Wam przypadnie do gustu i po prostu wpisujemy w komentarzu jedynie zestaw numer 1 albo zestaw numer 2. Tyle, koniec. Więc te dwa czynniki trzeba spełnić. I teraz może zaczniemy od takich formalnych rzeczy, czyli wysyłka oczywiście jest po mojej stronie, wysyłka tylko i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników prosiłabym, aby osoba pod filmikiem, gdzie będą ogłoszone wyniki, wpisała swojego maila. Ja na tego maila się po prostu odezwę celem zdobycia adresu, na który mam wysłać nagrodę. Tutaj w tym przypadku będą to dwie nagrody, czyli dla dwóch osób, czyli dwie osoby będą wylosowane. Całe rozdanie będzie polegało na tym, że w dwóch jakichś kubełeczkach, tak, pociacham sobie Wasze niki, to znaczy niki, które chciały zestaw numer 1 i niki osoby, które chciały zestaw numer 2 i po prostu na wizji sobie zrobimy losowanie. Rozdanie się zaczyna w dniu dzisiejszym, czyli 5 grudnia o godzinie 21, natomiast skończy się za 10 dni, czyli to będzie 15 grudnia, to jest sobota. Do godziny 9 będzie można wziąć udział w tym rozdaniu, to znaczy w tym czasie macie czas po prostu, żeby zasubskrybować kanał i napisać zestaw, który Wam przypadł bardziej do gustu i który byście chcieli przygarnąć. Natomiast o godzinie 12, myślę, że o 12, tak, będzie, myślę, że to będzie dobra godzina, o godzinie 12 w sobotę, kiedy ja już ogarnę sobie Wasze niki i wiecie, całe te organizacyjne rzeczy typu kule i tak dalej, zrobimy sobie losowanie i na wizji po prostu wylosujemy dwóch wybrańców z kuli numer 1 dotyczącej zestawu numer 2 i z kuli numer 2 dotyczącej zestawu numer 2. Nie wiem, czy to nie pokłamałam, ale chyba w miarę przyzwoicie to powiedziałam. W każdym razie na dole tutaj wszystko będziecie mieli opisane krok po kroku, więc na pewno się już nie pokupicie, bo mogę trochę mówić nieskładnie. Jestem po pracy troszkę zmęczona i dlatego też tutaj tak trochę może niezrozumiale to mówię, ale... Mówię, dwa warunki, subskrypcja kanału i wpisanie w komentarzu zestaw numer 1 albo zestaw numer 2. Tylko dwa punkty trzeba spełnić, myślę, że to jest do ogarnięcia przez każdego z Was. I teraz co najważniejsze, pokazujemy, co wchodzi w skład danego zestawu. I teraz zaczynamy od przedstawienia dwóch poszczególnych zestawów. Zaczniemy sobie od zestawu numer 1. Zestaw numer 1 będzie to zestaw kosmetyczny. Chociaż w nim zawierają się dwa elementy niekosmetyczne i to od nich zacznę. Także uwaga, przedstawiam zestaw numer 1. Będzie to złota wsówka w formie nożyczek, także bardzo fajna, ciekawa struktura, jak widzicie. Żebyście to dobrze widzieli, ale myślę, że dobrze. Drugą rzeczą będzie taki na szczęście naszyjnik w formie słonika. Good luck. I teraz już się zaczynają rzeczy kosmetyczne, maseczki głównie, bo wiecie, że ja maseczki bardzo lubię. Ale tutaj na początek wpadło mi próbka, nie wiem czy widać, ale widać, próbka szminki z Avonu. Kolejną rzeczą są
bibułki matujące. Tutaj mamy 40 sztuk z Vibo. Kolejną rzeczą jest maseczka, taka, która po nałożeniu ona zaczyna się spulchniać i jesteście tacy, wiecie, taka bobelkowa się robi. Bardzo fajna, myślę, że mega fajna, jak ktoś chce, kto lubi przetestować sobie takie nowości. Kolejnymi rzeczami będą dwie maseczki do włosów z Be Beauty. To jest taka linia biedronkowa. I tu mamy maskę regenerujące na włosy zniszczone i maskę nawilżające na włosy suche, pozbawione blasku. Także jeżeli ktoś dba o włosy, to może sobie też przetestować. Kolejną rzeczą jest maska łagodząca z Multi Biomask do cery wrażliwej. Kolejną rzeczą jest maseczka intensywna pielęgnacja z Isany. Kolejną rzeczą jest maska wiśniowa. To jest niemiecka seria, więc nie wiem, czy w Polsce nawet jest dostępna. To jest, ona jest złożona z dwóch części, więc dwie maseczki można sobie z tego zrobić. Kolejną rzeczą to jest masło do ciała kokos z Bielendy. I ostatnią rzeczą jest maseczka w płachcie, którą ja zresztą sobie ostatnio też sama kupiłam i fajnie mi się sprawdziła, byłam zadowolona, więc stwierdziłam, że dołączę ją również do rozdania. Jest to maseczka w płachcie z Isany, z kaktusem. To jest maseczka ogólnie, która ma na celu wygładzenie zmarszczek i odświeżenie naszej cery. Fajnie się sprawdza i myślę, że do każdego rodzaju cery, więc powiedzmy, do każdej cery znajdzie zastosowanie. I to jest zestaw numer 1. Teraz pokazuję zestaw numer 2. Zestaw numer 2 jest takim zestawem bardziej, jakby to powiedzieć, niekosmetycznym. Z kosmetycznych rzeczy mamy tu tylko i wyłącznie jedną rzecz. I jest to pomadka ochronna z Balei. Poczekajcie, przesunę. O smaku tutaj, o zapachu takiego kokosa i brzoskwini. Więc bardzo taka słodkawa. Kolejną rzeczą jest taka bransoletka. Myślę, że dobrze widać, ale czekajcie. Na takim dżinsie, także ona też bardzo fajnie wygląda do różnych stylizacji. Zaraz Wam pokażę, nie będę zapinać, tylko ona wygląda tak. Także też myślę, że ciekawie wygląda. Kolejną rzeczą jest również tutaj ta wsówka, co była w komplecie, komplecie numer 1, tylko w kolorze tutaj mamy srebrnym. Też w formie nożyczek. Kolejną rzeczą jest taki superancki zestaw kolczyków. Mamy tutaj 6 par kolczyków, takich typowo zimowych. Bałwanki, pingwinki, wiecie, te klimaty. Więc też bardzo fajnie i uroczo, myślę, to będzie wyglądało na uszach. I ostatnią rzeczą jest rzecz hitowa, bo mega mi się spodobała. Jak zobaczyłam to w Home & You, bo akurat Home & You kupowałam, to stwierdziłam, że chyba sobie też taką kupię. I to jest taka kosmetyczka z kotałkiem w formie jednorożca. Mega to wygląda. Tutaj suwak mamy, może Wam wyciągnę, pokażę, jak to wygląda. Suwak mamy w formie takiego pomponika, więc myślę, że mega uroczo. Ona jest taka brokatowa, fajna, więc na wyjazdy czy coś w tym stylu, to myślę, że bardzo fajnie się sprawdzi. I tyle. Także to są dwa zestawy. Za chwilkę Wam jeszcze raz pokażę zestawienie tych rzeczy.